moderatorem dzisiejszego spotkania będzie pan poseł Stanisław Żmijan. Dzisiaj na Lubelszczyznę przybyło prawie 60 posłów. Do Białej Podlaskiej przybyli do nas znakomici posłowie i pozwólcie, że przedstawię. Pani poseł Krystyna Sibińska przyjechała do nas aż przeciwległej strony Polski, z zachodniej granicy. Jest z nami Cezary Grabarczyk, pan poseł Cezary Grabarczyk. I mamy gościa także z bardzo daleka. Poseł Cezary Grabarczyk jest z Łodzi, także to nie jest tak daleko, ale a znacie go z różnych funkcji. I jest z nami pan poseł Zbigniew Konwiński. Też bardzo daleka. Mamy dopiero pierwszy rok nowej kadencji, w związku z tym do wyborów co najmniej 3 lata. Chcemy podjąć rozmowę, dlatego że w naszej ocenie sprawy, nasze sprawy polskie idą w złym kierunku. Wzrost gospodarczy dzisiaj jest już szacowany na 2,5%. I nie widać żadnych przesłanek, które by wskazywały, że ten trend będzie odwróci się. Wszystko wskazuje, że te sprawy będą szły w złym kierunku. A jeżeli tak, to oczywiście możemy doprowadzić do sytuacji, zamiast dzielenia, bo dzisiaj rząd taką przyjął taktykę, zresztą wyborczą, nie ulega wątpliwości, że rozdaje pieniądze. Oczywiście doprowadzimy, jeżeli nie będzie wzrostu gospodarczego, to oczywiście doprowadzimy do sytuacji, że owszem, będziemy dzielić, ale biedę, a tego po prostu za wszelką cenę powinniśmy uniknąć. Rzeczywiście przyjeżdżamy do Was po to, żeby rozmawiać o Polsce Obywatelskiej 2.0. Jak Państwo wiecie, na początku października odbyła się konwencja Krajowa Platformy Obywatelskiej, na której została przyjęta deklaracja programowa. Ta deklaracja programowa jest na stronach Platformy Obywatelskiej i jest ona dostępna, możecie Państwo oglądać. Ja mam tutaj jeden egzemplarz tylko niestety, ale myślę, że w biurze regionu takie książeczki będą również dostępne. Ta deklaracja obejmuje nasze założenia programowe, nad którymi chcemy pracować wspólnie, razem z Państwem. Założenia programowe dotyczące takich 6 obszarów, wokół których chcemy nasze dyskusje toczyć. Czyli chcemy rozmawiać o wartościach, chcemy rozmawiać o Polsce, o jej miejscu w Europie i w świecie. Chcemy rozmawiać o przyszłości, chcemy rozmawiać również o sprawnym państwie. Chcemy również rozmawiać o lepszym życiu, ale też o obywatelach, o Polsce obywatelskiej i o solidarności społecznej. Takie są nasze zamiary. Bardzo będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi, za wszelkie głosy, również te krytyczne, bo takie jest nasze zadanie, żeby zebrać jak największej informacji, bo to Państwo wiecie, co jest najważniejsze dla Was, co jest najważniejsze dla Waszych rodzin, co jest ważne dla Waszych bliskich. Ta kadencja jest kadencją szczególną, bo zaczęło się od złego prawa. Od tworzenia złego prawa. Zaczęło się od próby zmiany ustroju bez większości ustrojowej w parlamencie. Prawo i Sprawiedliwość wprowadza złe zmiany, atakując demokratyczne instytucje, ale i demokratyczne reguły. Sejm nie funkcjonuje tak jak dawniej. Nie mamy czasu na debaty, nie mamy czasu na merytoryczne zajmowanie się ustawami w komisjach. Wiecie Państwo, że bardzo często pracujemy w nocy i pracujemy w takim cyklu: pierwsze czytanie we środę, a trzecie czytanie w piątek, czyli w ciągu kilku dni powstają ustawy. Powstają ustawy, które zmieniają ustrój. Ta najważniejsza zmiana dotyczy Trybunału Konstytucyjnego. I nie chodzi o
jeden z organów władzy sądowniczej. Chodzi o organ, który patrzy na ręce ustawodawcy. Chodzi o organ, który patrzy na ręce rządowi, który także wydaje akty normatywne. Mam na myśli rozporządzenie. Mamy w tej chwili kolejny przykład, gdy ci, którzy dysponują większością parlamentarną, czynią zamach na wolność obywatelską, wolność zgromadzeń. Znowu w błyskawicznym tempie przeprowadza się przez Sejm bez szerokich konsultacji, bez możliwości przeprowadzenia przed komisją wysłuchania publicznego zmiany, które ograniczą obywatelom możliwość spotykania się w celu wyrażania stanowisk, wyrażania opinii. Przez Sejm ta propozycja przeszła bez poprawek. Bez poprawek przeszła także przez komisje senackie dopiero dzisiaj, gdy już byliśmy w drodze do państwa, dowiedzieliśmy się, że Prawo i Sprawiedliwość być może ugnie się i te najbardziej bulwersujące, gwarantujące pierwszeństwo zgromadzeń organizowanych przez organy władzy zostaną usunięte z tej ustawy. Zależy nam na tym, żeby wysłuchać państwa głosu. Zależy nam też na tym, aby posypać głowę popiołem, bo nas nie było przez poprzednie przynajmniej 4 lata. I to był nasz wielki błąd. Przyznajemy się do tego. I nie informowaliśmy państwa często, co zrobiliśmy. No, mnie łatwo byłoby wymieniać te drogi, które zostały zrealizowane. Ale o tym wszyscy państwo wiecie, bo wiele tych dróg wybudowaliśmy. Autostrad, dróg ekspresowych, obwodnic powstało ponad 3000 kilometrów. Ale rzadko mówiliśmy o innych elementach infrastruktury, w tym tak podstawowych jak mieszkania. Dziś słyszymy, że rządzący przedstawili opinii publicznej program Mieszkanie Plus. Czy ktoś z państwa przypomni, jaka liczba mieszkań ma powstać w ramach tego programu do 2018 roku? Czy ktoś z państwa pamięta, jaka liczba była zapowiedziana przez panią premier, przez ministra Adamczyka? 6 tysięcy. Świetnie. Kto powiedział? 6 tysięcy? Jest zainteresowanie samorządów tym programem, dlatego być może powstanie więcej. A ja teraz zapytam, czy ktoś z państwa może powie, ile mieszkań powstało w ciągu 8 lat rządów Platformy i Polskiego Stronnictwa Ludowego? Ile mieszkań nowych zostało oddanych do użytkowania w ciągu 8 lat? My o tym nie mówiliśmy. I to jest nasz grzech zaniechania. Ale jeżeli państwo weźmiecie roczniki statystyczne z 8 lat, 2008-2015, to wyliczycie państwo prawie 1 200 000 mieszkań. Ja nie mówię, że te mieszkania wybudował rząd. Ja mówię, że tyle mieszkań oddano do eksploatacji. I były to mieszkania budowane przez osoby fizyczne,
Były to mieszkania budowane przez spółdzielnie. Były to mieszkania, które powstawały z inicjatywy samorządów, między innymi budowane poprzez TBS-y, w ramach także wsparcia rządowego. A ile mieszkań w tym czasie powstało z pomocą programów rządowych, takich jak Rodzina na swoim, Mieszkanie dla młodych? Już łatwiejsze pytanie. Ktoś z Państwa wie? Nie, ale ja mam ściągę. 250 tysięcy. Ćwierć miliona mieszkań powstało w ramach tych dwóch programów. Rodzina na swoim i Mieszkanie dla młodych. Jesteście Państwo zaskoczeni, bo my o tym nie mówiliśmy. 190 tysięcy mieszkań wygenerował program Rodzina na swoim i ponad 60 tysięcy mieszkań w ramach Mieszkania dla młodych. Ten program cieszy się wielkim powodzeniem. Dlatego między innymi limity kwot, które są przeznaczone na dany rok, już wiosną są wyczerpane. W tym roku limit środków skończył się w połowie marca. W zasadzie jeszcze zima była. W ubiegłym roku, w kwietniu, my zaproponowaliśmy rządowi Prawa i Sprawiedliwości po pierwsze zwiększenie tego limitu w budżecie, po drugie zmianę w ustawie o wspieraniu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych dla młodych. Jedna i druga propozycja zostały odrzucone. I oni ten program, który cieszy się wielkim powodzeniem, chcą zastąpić własnym programem Mieszkanie Plus. Tylko my pomogliśmy wybudować ćwierć miliona mieszkań, a oni zaplanowali budowę 6 tysięcy. Są rzeczy, które nam się wcześniej nie śniły, że ktoś w taki sposób może się zachowywać, naginając w oczywisty sposób prawo, łamiąc prawo, bo i premier, i prezydent łamią prawo. Minister sprawiedliwości jest ponad prawem. Są oczywiste wobec niego zarzuty związane z finansowaniem kampanii wyborczej, z finansowaniem jeszcze wtedy partii Solidarna Polska. Jako prokurator generalny ma duży wpływ na prokuraturę i widać, że prokuratura z tym nie zamierza nic zrobić. Więc całe mnóstwo pytań, na które trzeba będzie znać odpowiedź, tak żeby za 3 lata w pełni przygotowanym naprawić to, co PiS popsuł. Widzę panią poseł z Gorzowa, tak, pana posła ze Słupska, pana ministra, a głównego, może tak się wyrażę, odpowiedzialnego za klęskę Platformy w wyborach nie ma. Nigdy, tak jak obiecywał, nie przyjechał na teren powiatu bialskiego. Dzisiaj też na spotkaniu pana Karpińskiego nie ma. Do dymisji po wyborach przegranych Platformy się nie podał, nie podał, tak? Nadal nie wiem, czy się ukrywa, czy boi się spojrzeć członkom Platformy w twarz. To takie jedno pytanie, co się dzieje właśnie z panem Karpińskim. Chciałbym wiedzieć. Dzień dobry Państwu, Bogusław Broniewicz. Przed chwilą usłyszałem od Państwa posłów zdania mówiące o tym, ile krzywdy, ile złego wyrządza PiS w Polsce dla ustroju państwa, dla polskiej gospodarki, dla tego, co Platforma z PSL-em przez i inne rządy przez 8 ostatnich lat z Mozołem budowała. A ja mam do Państwa pytanie takie, czy te Wasze słowa, to narzekanie na PiS brzmią wiarygodnie w mieście, w którym Platforma Obywatelska w gorącym uścisku z PiS-em od 2 lat kreuje lepszą zmianę, niszcząc samorząd. Pan minister Grabarczyk mówił o budowie mieszkań. W Białej Podlaskiej powstaną w ramach tego programu rządowego mają powstać mieszkania, ale na terenach, które już dawno miasto wyasygnowało właśnie pod tego typu budownictwo i tereny miejskie pójdą
do spółki celowej, która będzie robiła te mieszkania, gdzie miasto w ramach zadań własnych mogłoby to zrobić. Ponawiam pytanie, czy według Państwa te słowa, które z Waszych ust padają, są wiarygodne w mieście, w którym Platforma w gorącym uścisku działa od 2 lat na rzecz zmiany na lepszej, dobrej zmiany? Obywatel Jan Jakubiec. Dobrze, że stoi koło mnie pan poseł, znamy się od lat. Ja chciałbym zapytać pana posła, a za pośrednictwem pana posła, pana przewodniczącego Platformy Białej Podlaskiej. Wszyscy wiemy, że cała opozycja organizuje się w dniu 13 grudnia w proteście przeciwko temu, co wyrabia Prawo i Sprawiedliwość. Chciałem zapytać pana posła, pana przewodniczącego Litwiniuka, czy i w jaki sposób Platforma Obywatelska w Białej Podlaskiej przyłączy się do tego protestu? Czy pan przewodniczący Litwiniuk weźmie udział w tym proteście z panem posłem Żmijanem tu u nas w naszym mieście w Białej Podlaskiej? Edward Tomaszuk, niezależny, ale zawsze z prawą stroną. Zawsze byłem przy was. Nie nadaje się na polityka. Trochę może z historii. Państwo jesteście zorientowani na Lubelszczyźnie, jeśli chodzi o Platformę, ona nigdy nie miała dobrych wyników. Powstały takie, jak gdyby walki z panem Stasiem Żmijanem podjął Lublin. I tu odcierpiała też Biała Podlaska, same miasto. Ta frakcja się podzieliła w naszym mieście na pół. Kiedyś mieliśmy prezydenta 16 lat niezależnego. Pierwsze lata samorządu te miasto miały wyśmienite wyniki. Najwięcej ściągało pieniędzy z Unii Europejskiej. Za to było karcone przez sejmik wojewódzki, dostawało mniej środków. Później coś się stało, że politycy Platformy Obywatelskiej, samorząd przeszedł do opozycji. Nie wiem, co chciał osiągnąć. Do dzisiaj nikomu nie zrozumiałe, bo nic. Ewentualnie przeszkody w dalszym kontynuowaniu działań. Dzisiaj, nie wiem, czy ja to jest zasługa może pana Stasia, Biała Podlaska jest rządzona przez PiS, a do nich dołącza Platforma Obywatelska. Stąd ja nie jestem politykiem. Po co? Po to, żeby mieć własnego prezydenta w mieście. Pytanie, jaką rolę spełnia dzisiaj prezydent Platformy w mieście. Jeśli otwieramy rok akademicki, to powinien być prezydent, który odpowiada za szkolnictwo. Nie, ten prezydent jest wysłany do Rotarii na spotkanie, zostawiony z boku. Czy wy czasami nie myślicie o tym, bo tu są jawne dowody. To są dowody, mamy stołek wreszcie dla kogoś z naszego ugrupowania. Tak się na to nie godzimy. Ja bardzo będę wspierał tą grupę polityczną, jeśli będę potrzebny, ale żeby działać w ogóle z rozsądkiem, a nie dla działań tylko dla własnych kilku osób. I podkreślę Państwu, bardzo dziękuję, że chcieliście nas odwiedzić. Zachodnia Polska, reformowalna, inaczej niż my. Zobaczcie, ściana wschodnia. Dzisiaj są największe środki unijne na ten teren. Rozwija się okręg Suwałk. Rozwija się pięknie Rzeszów. Lublin 10 lat później zaczął korzystać, bo zaczęły powstawać strefy ekonomiczne i strefy gospodarcze w tym regionie. Wczorajsza informacja. Mielecka strefa ekonomiczna wydała 35 zezwoleń, głównie Lubelszczyzna i Rzeszowszczyzna, na rozwój. I zobaczcie w tym kontekście jedno miasto. Biała plama Polski, to jest Biała Podlaska. Nie ma tu nic. Czemu? Bo tak pracują politycy. Nie ma wspólnoty między nimi. Dzisiaj jesteśmy jedynym miejscem w Polsce. I teraz zauważcie, jesteśmy głównym szlakiem na wschód. Nie ma nic, jesteśmy pustynią. Przestrzegam. Zacznijcie inaczej rozmawiać
przy różnego rodzaju dyskusjach inaczej się zachowywać. To czym wygrał PiS? PR-em? Dlaczego wygrał? Społeczeństwo polskie czyta bardzo mało dzienników centralnych. Wiadomości są bardzo małe. Jak zauważyliście, co kadencja mamy nową partię w parlamencie. Nie wiadomo skąd się znalazła i odchodzi. To jest wynik tego, że w Polsce, proszę bardzo, jak PiS zyskał, ludzie szukają informacji, nieważne jakiej, sensacje. Ja rozumiem, wyższy poziom intelektualny wasz w parlamencie powodował, żeście się nie odzywali na to, że was opluwano. Skalowano was, a wy zrobiliście najlepszy wynik dla Polski. Tyle mogę powiedzieć. I bardzo bym prosił, żeby w tym regionie wreszcie stworzyć grupę, która będzie chciała pomóc i rozwijać ten region. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Jeżeli chodzi o przewodniczącego Karpińskiego, więc usprawiedliwiony jest dzisiaj, dlatego że dzisiaj także jest gospodarzem, czy bierze udział, jest współgospodarzem spotkania w Puławach. Tak jak powiedziałem, do regionu naszego, do Lubina, przyjechało prawie 60 posłów i rozjechaliśmy się do 14 powiatów. W związku z tym dzisiaj z nami nie mógł być. No to jeżeli chodzi o 13 mamy Sejm, to rzeczywiście, ale są zaplanowane. Tak, my będziemy po prostu uczestniczyć w manifestacjach, ale w Warszawie. Ale gdybym był tutaj, na pewno byłbym, nie ulega wątpliwości. Wiecie, że uczestniczę w tych spotkaniach. Chcę przypomnieć wszystkim, że realizując obietnice składane mieszkańcom w kampanii wyborczej, przystąpiliśmy do współpracy. Współpracy. Nikt nie zawierał formalnych koalicji. Żaden cyrograf krwią nie został podpisany. Nie zobowiązaliśmy się na piśmie do żadnych, jak to barwnie kolega Bogusław określił, gorących uścisków, a jedynie do realizacji postulatów programowych wspólnych obydwu ugrupowaniom prezentowanych w kampanii wyborczej. I nie chcąc przedłużać, ale kilka przytoczę dla jasności, licząc na to, że i media wykażą zainteresowanie. Ten program, który realizujemy, nie ma żadnej metki ani barw partyjnych. Zresztą takie jest błogosławieństwo samorządu, że na szczęście mamy być dobrym gospodarzem na własnym podwórku, a kwestie ideologiczne i ustrojowe dzierży w swych rękach polityka ogólnokrajowa. Chcę też powiedzieć, że te punkty programu, które realizujemy, są podejmowane uchwałami całej Rady Miasta przy praktycznie braku sprzeciwu. A chcę przypomnieć, że w tej Radzie Miasta zasiadają prominentni członkowie i partii bliskiej panu Janowi, który jedno z pytań kierował, czy nawet reprezentującym klub byłego prezydenta, przeciwko któremu, przypomnę, Platforma startowała w wyborach, nie uczestniczyła we władzy w poprzedniej kadencji samorządu. Kto z państwa nie uczestniczyłby dzisiaj, jeżeli patrzymy na potrzeby miasta i mieszkańców Białej Podlaskiej, w realizacji takich postulatów jak budżet obywatelski, jak Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, jak postulat, którego nie byli, dla realizacji którego nie byliśmy w stanie znaleźć koalicjantów przez dwie kadencje. A dzisiaj z tym partnerem udało nam się zastopować wzrost podatków i opłat lokalnych. Już drugi rok z rzędu utrzymaliśmy je na niezmienionym, niepodwyższonym dla mieszkańców miasta poziomie. Kolejny z naszych sztandarowych postulatów, którego nie dało się zrealizować z poprzednimi partnerami, czyli obniżenie stawek w podatku od środków transportowych, gdzie przypomnę tym, którzy mogliby nie wiedzieć, ale jako Bialczanie wszyscy wiemy na pewno, że Biała i subregion są zagłębiem transportowym i niezrozumiała była wcześniejsza polityka władz miasta, które nie dostrzegały tego potencjału, jakim jest konieczność wyjścia naprzeciw oczekiwaniu tej branży. A wiele ich rozwiniętych w naszym regionie nie mamy. Wreszcie przykłady współpracy w samorządach, podkreślam, współpracy, nie koalicji, nie gorących uścisków. Mamy w przekroju całego kraju.
Jeżeli chodzi o współpracę w samorządach miejskich, to między PiS a PO, czy w odwrotnej hierarchii, to mieliśmy przykłady i w Siedlcach, i w Łodzi. Jeżeli dobrze pamiętam mapę kraju, wreszcie chcę powiedzieć, że funkcjonujemy jako środowisko partyjne. Zanim zdecydowaliśmy się na nawiązanie tej współpracy, poczyniliśmy konsultacje, też i konsultacje programowe z odpowiednimi strukturami. Zgodę na taką współpracę wyraził zarząd regionu. I należy przyznać, że jak dotąd całkiem sprawnie ona przebiega, bo udaje się realizować te dobre dla miasta postulaty. Wśród tych najważniejszych wymienię jeszcze podjęcie już konkretnych działań o utworzenie podstrefy specjalnej strefy ekonomicznej, a więc aktywizację gospodarczą naszego lotniska. Jedną z niewielu perspektyw rozwoju gospodarczego, jakie ma nasze miasto. Czy wreszcie fakt, że stoimy w przededniu, w zasadzie już wdrożyliśmy proces realizacji bieżącej perspektywy programowania środków unijnych, które nomen omen będą wykorzystane dzięki współpracy samorządu miejskiego z samorządem województwa zarządzanym przez koalicję Platformy Obywatelskiej z PSL-em, a w ramach których, chociażby w ramach samego programu strategicznych inwestycji terytorialnych, do Białej Podlaskiej ma trafić 150 milionów zewnętrznego unijnego dofinansowania. To jest rzeczywisty efekt tej współpracy. I nie mamy kompleksów, nie obrażamy się na to, że kto inny wygrał wybory. My, dzierżąc samorządowy, podkreślam samorządowy, a więc to stosunkowo najmniej upolitycznione zobowiązanie wobec mieszkańców, uczciwie je wykonujemy, co nie zmienia faktu, że z zaangażowaniem realizujemy naszą misję również polityczną. Chcę przypomnieć, że nie było kolegi, który dzisiaj rości te uwagi w kampanii parlamentarnej, w wyborach do Sejmu i Senatu, gdy rok temu zażarcie walczyliśmy o nasze mandaty, realizując kampanię na rzecz naszych kandydatów do Sejmu, kolegi Stanisława, kolegi Wojtka jako reprezentanta Białej Podlaskiej na liście, czy kolegi Stefana jako kandydata do Senatu, uzyskując dobre wyniki, których na wschodniej ścianie naprawdę nie można się wstydzić, zdobywając również w osobie Stanisława mandat. Uważam, że nie ma w tym nic nadzwyczajnego, poza dociekliwością niektórych osób, które, jak kolega Bogusław, ze względów osobistych, być może ze względu na konkretne kolejne porażki wyborcze, przypomnę, że otwierał listę do sejmiku na pierwszym miejscu i nie potrafił zdobyć dla nas mandatu, dzisiaj roszczą sobie pretensje, mimo że opuścili szeregi. Dziękuję bardzo. Jedno zdanie tylko powiem, jeżeli chodzi o efekty, to po tych wyborach, to żeby była, my to wiemy, tak, ale głośno trzeba powiedzieć. Lublin, prezydent Żuk, Platforma Obywatelska w pierwszej turze. Rzeczywiście wyniki były niedobre, jeżeli chodzi o region, ale my tutaj, to chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, w naszym regionie mamy dwóch burmistrzów w miastach. Siedzący tutaj Zbigniew Kot w Międzyrzecie Podlaskim i Jacek Daniluk w Terespolu. To są burmistrzowie z Platformy w całym regionie lubelskim. Mówiłem, że są wójtowie gmin, biednych gmin wiejskich, którzy są członkami. To są też z naszego terenu. Jest Jacek Szewczuk, widzę, że jest na sali i nie wiem, czy jest z Kiszczaca. Kamil Kożuchowski jest, nie widzę go. W każdym razie to są członkowie Platformy, wójtowie gmin wiejskich. Mamy też w Lubyczy Królewskiej, w powiecie tomaszowskim i w Szuścu. I to jest tyle. Mamy oczywiście sympatyków, których wspieraliśmy, ale mówimy o członkach Platformy.